Leci, hej, witajcie moi drodzy, z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny odcinek z naszego Minecrafta przygody drużyny B. Ej, w ogóle stary, zobacz co na starcie znalazłem, nie? Zobacz co? Z prawej strony. Wielki szkielet smoka. To jest smok. Chodź zobaczymy, no. Ej, a jak on żyje? Chyba nie, co? Chyba nie. Patrz, powalę go na zębę, chodź to. A ty już jesteś tam już. Ale nie da się go zabić, ale zobacz, ma życie. To jest tekstura chyba dlatego. Spróbuj go zaatakować, nie da się, nie? A tu jest drugi, ty, a nawet widziałem tego tutaj na dole. Zobacz, dwa obok siebie może się lały i się pozabijały. Dobra, dawaj, chodź, lecimy dalej. W tamtym kierunku co ja, patrz gdzie ja się odbijam. Ej, ale to odbija mega, nie? Masakra. Ciężko tak powiem ci odbijać się na wstecznym. No, ale fajnie, że można, nie? To jest lepsze niż te nasze konie, kurde, co my chcemy, ale dobra. Zobaczymy. Możemy pozwiedzać, no. Zaraz obczajmy. Ty konia zgubiłeś po drodze, no nie? No, ale on miał mało życia, więc ciężko by było. Z nim, także sobie wolę nowego ogarnąć, zaraz zobaczymy. Tu są jakieś owieczki kolorowe. To jest, czemu to się nie chce odbijać? Jakoś po... Ja się odbijam normalnie. Ja. Zobacz. Zabij ze dwie. Czekaj, gdzie po co? Bo łóżko będziemy mieli. A no tak, ja zaraz. Ale ja masz coś miejsca w ekwipunku, bo ja nie mam. Nie mam nic. Nie mam nic miejsca. I po ile bijesz tym? Po jedno. No bo ty źle bijesz, bo ty musisz z przerwami bić, wiesz? Musisz uderzyć i chwilę, żeby ci się stamina naładowała. O, widzisz? Nie możesz tak nas spamić. Stamina. No tak masz pod tym celowniczkiem swoim, taki paseczek się pojawia. A, bo widzisz? Ja jestem, wiesz, minecrafterem starej daty, nie? No tak, dla wszystko się, jasne. Ej, są konie! Spamowało. Mamy konie! Konie mamy i to takie mega, czarne. Nice, nie musieliśmy daleko szukać. Dobra, no i którego ja chcesz? Czarnego. A, nie, ja chcę czarnego, jest ja jeden tylko. Nie, ja. Dobra, weź sobie, niech ci... Nie zabijaj go, co ty robisz? Jak chcesz teraz tego konika, to musisz na niego wsiąść, aż w końcu takie serduszka się na nim pojawią. Chodź tu, koniu. On cię kilka razy będzie zrzucał i musisz tak do skutku. Tylko ja w ogóle nie mogę na niego wsiąść. Coś cię nie chcę zrzucić. Bo musisz mieć pustą rękę. Aha, dobra. Nie mogę nic mieć. Dobra. Kurde, ale on uparty. Masz czy nie jeszcze? Nie, jeszcze mnie nie kocha. Jeszcze nie? Jeszcze nie wie, że to miłość. Chyba tak. Czekaj, bo ja swojego zgubiłem, gdzie on jest tutaj, spadł na dół. Patrz, gdzie on jest. Masz? Jo, ja mam swojego już. Ten mój, u mnie się serduszka pojawiła, twój coś, kurde, się broni. Bo mój to jest prawdziwy rumak. No tak, ten fajniejszego sobie wziąłeś, cwaniaku, wybrałeś. Pewnie co, tak jeszcze za chwilę, zanim dojadę do domu. Czemu? Nie wiem. O jest, były serduszka, widziałem to. Dobra, i teraz tak, stary, gdzie ja mam ten crafting? Aha, zostawiłem go u góry, nie mamy chyba drewna, czy mamy? Tu jest drewno, mało tu drewna masz dookoła. No to weź, zetnij, zrób craftinga. I ja ci powiem, jak zrobić siodło. Tylko do siodła chyba też nici są potrzebne. I fajnie by było zrobić zbroję na tego konia, tylko że można chyba skórzaną tylko zrobić i ją zabarwić, ale nawet nie jestem pewien. Dobra, masz? Dobrze, jest. No i teraz tak, skóra, stary, skórę musimy zabrać, żeby w ogóle zrobić te siodła. A skóra nam będzie lecieć z czego? Masz! Co, skórę? Masz, no. Skąd masz skórę? To wybiłem, jak cię nie było. Ja, biedne krówki. A, dziękuję. No. Dobra, mam siodło. Jakiś ognisty aligator mnie zaatakował. Mam siodło. Chodź, dam ci to siodło, zrobię drugie. A ty sobie weźmie. Gdzie ty jesteś?
ja idę. Chodź, co krokodile są? Co to jest? Takie ogniste. Czekaj, zobaczymy. Wow. I biedna kura obok niego, kurde. Masz siodło. Ale on wolny jest w ogóle. Nie? Bigo, no. Nie mam nic przy sobie chyba, gdzie ja mam mieczek w ogóle? Mam. Mam. Dawaj, ale on silny jest, ile on ma życia, ty? Masakra, nie? Dobra. Leży. Co z niego dropnęło? Ej, skóra jakaś z niego specjalna wyleciała. Wender perła. No, ciul tam wender perła, ale skóra. Ty, kolejny! Jakiś inny. Dobra. Dawaj go, bo mnie zaatakował i mnie zabije jeszcze. Go. No czekaj, już mi pomóż. A ty te ogniki takie. Dobra, bierz tego. Bierz sobie tego konika. To jest prezent. A ja sobie zrobię jeszcze jedno siodło szybko. Brakło. A nie, dobra, będzie. Ale nie mam nici. Weź mi szybko pod nogi nici rzuć, żebym nie musiał z tego wychodzić. Masz gdzieś tam? Nie wiem, powinno chwycić. A gdzie jest dobra, mój koń? Nie wiem. Ja mam swojego, najważniejsze. Czarnuchu. Dobra, ja mam konika. Jeszcze ty. A gdzie jest? A jest tam. Dobra, nice. Mamy konie. Chodź, stary. O kurde. Czekaj, bo ja zaraz umrę. Ej, weź się zamień. Daj mi tego swojego. Nie? No weź się zamień. Nie? Jeszcze maskę ubrał, kurde. Teraz to prawdziwe uga buga jesteśmy, stary. Dobra, gdzie lecimy? Propozycje. Do chaty wracamy? Nie wiem. Ale las mega stary, chodź zobaczymy. Wilk, masz kości? Można go oswoić. Nie chcę. No, nie chcę. No to ja też nie. W sumie mamy, nie? Tylko, że ten... Pod nazwą piesek. Mój gdzieś zginął w ogóle. Tutaj ten las jest mega, nie? Tu nie ma żadnego tego dungeonu czy coś, jakiegoś... Jakieś kamienie duże. Nic tu nie ma. Kosta? To nie jest zombiak. Z duch. O, gdzie on jest? Co się z nim stało? Teleportował się pewnie, nie? I pamiętaj, żeby tarczy używać, bo ty widzę tarczy w ogóle nie używasz. Ja zresztą też zapominam o tej tarczy. A co? Zobacz, co to jest? Też jakieś ruiny. Kurde. Ada. Tam jakaś wieża. Widzisz? I teraz pełno koników. Nagle tak jak stary wcześniej koni nie było, to teraz te konie są wszędzie. Jest w ogóle malutki, zobacz. Źrebaczek. Czego może? Dawaj, siadaj na niego. Nie, bo ty się na mojego, głupi nie jestem. No wejdź na niego. O, puszczona wieża. Ale dawaj na tego. Na osła. Nie, ale mamy to, coś? To jest... Uważaj, żebyś tam nie umarł. Bo ja ci nie wyratuję. Uważaj na płytki naciskowe, bo tutaj mogą być pułapki. Też jakieś opuszczone. Jest tu coś? Czy pusto? Gdzie jest mój konik? Ty go zostawiłeś? No nie wiem właśnie. Ej, dajcie mnie konia. Nie, gdzie jest mój konik? Gdzieś... Tu nie ma nigdy. No to super. Chodź tego małego musiał... Nie dobra. Da się chyba, nie da się na tym małym jeździć. Żałosny karaczanie. Ej, zrób mi szybko siodło, czy nie masz? Mam, no daj ci jest... wszystko co miałem. Nie. Yeah. Tu jest swojego, fajny koniec. Gdzie żeś go przepuszczał? No nie wiem właśnie, gdzie on jest. Tu jest. Jest? Gdzie? Koło mnie. O, jest, jesi mój konik. Dobra, dawaj dalej, lecimy. W ten las cały czas, bo mi się ten biom podoba. Spoko to wygląda. O, wiocha. Jest wiocha? Jakiś wielki dom z bambusa. Co tu jest w ogóle, ty? Ty, ktoś tam jest. Wbijaj, tylko nie ty. Ścianą, kulturka musi być. Serio? No to żeśmy trafili, a chyba nawet wiem kto, tu chyba trafiliśmy do Wiktora. Także robimy na odcinku wjazd na chatę do Wiktora, moi drodzy. Pozdrawiam Wiktora. Bo z tego co się orientuję, to jest właśnie jego domek.
Ale co chaty wywalił, dobra, zwiedzanko niezłe, co? A to player! Ale to oni chyba mają razem mieszkanko, wiesz? Bo jest player i jeszcze jest Wiktor, ostatnio mi tą chatę pokazywał. Także player i Wiktor oczywiście pozdrawiamy. Co wy tu macie ciekawego? Nic nie można zrobić. O, czekaj, to i mam. No bo mają ustawiony ten. Masz to i to. Co mu tam dałeś? Ten enchanting table, może trzaśnie. No tak? daj tu. Tak, nagrywam. Tu, no. Chodź, połóż go. A co tam masz? Chodź ty, Grysie, połóż go. Chodź, zobaczymy, co tu mają, stary. Zobacz, jakieś skrzynki mega. Szkoda, że je otworzyć nie można, ale jest fajny. Jest woda do zrobienia. Fajnie. Jaka robota? To darmo. Jaka robota? Ile płaci? Ale zobacz, jak trafiliśmy, nie? Na ich chatkę. I co, zacięło go? Halo, proszę pana. Dawaj questa. Potrzebny smok. Potężny. A potężny smok. Chciał przeczytać. Potężny smok. Napisz mi, panie, z czym do ludzi? Gdzie? O, my z tego na smoka nie przygotowani. Tara. Uuu. A co oni tu mają? Dawaj go. Dragon School. Dawaj go, tego smoka. Tyle tych smoków zabili, a on potrzebuje pomocy. No nie? Co jak? Idzie? Co? Czemu ten? Gdzie ty jesteś w ogóle? To co, pomagamy mu czy nie? Możemy, no z braku, naku. Co ty na to? Ej, fajnie tu mają. Widzisz, ale zobacz, ile już smoków. No właśnie zabili. Widzę, ile smoków pozabijali, ty. A oni chcą pomocy od nas. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Czekaj, ja się prześpię, u nich w łóżku mogę? Nie mogę, kurde. Masz łóżko zrobione czy nie? Nie. Otwieraj to, panie. Ale serio, że pomysł mieli ten sam, co ja. Farma bambusa. Smoków dużo pozabijali. Mega. Dobra, mamy tu jeszcze obok taką wioskę. To na razie zostawiamy, bo player się nie odzywa. Ale na przyszłość tego smoka na pewno sobie zabijemy i playerowi pomożemy, jeśli będzie takiej pomocy potrzebował. Się z playerem zgadamy i się udamy we trójkę nawet, albo większą ekipę zbierzemy, żeby takiego smoka zabić. Co tam masz? To jest półka, czy co to jest? W ogóle jaką kuchnię sobie zrobili, stary? Zobacz, wszystko tu mają. W zlewie mają w ogóle zdechłą rybę. Spoko. No spoko. Dobra, chodź tutaj, skończymy. Playerowi chyba internet wywalił, bo widzę, że opuścił grę. Dobra, To z serwerem problem, ale okej. Albo z serwerem, no dobra, moi drodzy. Może na tle tych czaszek. Mamy nadzieję, że odcinek wam się podobał. W kolejnym odcinku mam nadzieję, że uda nam się już zabić jakiegoś smoka. Fajnie by było tutaj z innymi graczami z serwera. Postaramy się jakiegoś smoka załatwić. Stań za mną, ładnie. Także mamy nadzieję, że odcinek wam się podobał. Widzimy się po raz kolejny za kilka dni. Trzymajcie się, hej. Na razie, pa.